Był tam Polak, też widziałem polską flagę. Tak, rzucili wszystkich w chuj, jak ktoś mógł, to spierdolił. Żołnierz Federacji Rosyjskiej, znajdując się w charkowskim obwodzie, opowiedział o swoim nieudanym atakie. Beniukem, to dzięki za wsparcie. Dzięki. Tak, żołnierz Federacji Rosyjskiej, znajdując się w charkowskim obwodzie, opowiedział o nieudanym ataku na pozycję sił zbrojnych Ukrainy. I także powiedział, że chce jechać do domu i wracać. Wczoraj BTR mój, короче, zgorzał, нахуй. Мой БТР się спалил, спердули ему, wszystko w chuj tam, wszystko na chuj, mnie się tam spaliło. Klucze, wszystko, całe gówno. Wczoraj oni chodzili, kurwa, na w ofensywę i popatrzyłem na ten plan. Popatrzyłem na plan i mówię, chłopaki, no ja tam pierdolę to wszystko, nie idę z wami. Piździec, zabiją was tam. A co tam, ile tam dwusetnych, co tam, co kogo? Nikt nie wie o dwusetnych, ile tam. Mówią, że tam w ogóle całą jednostkę wjebali w BTR-ze. Tam trzysetnych, trzy osoby zostało, w jakiś sposób dało się z nimi skontaktować. Rzucili tam, kurwa, wszystkich. Jak ktoś mógł spierdolić, to ten spierdolił. Pizdziec, chujnią jakąś wymyślili, kurwa, jak zawsze. Gdzieś dokonywać ofensywy, kurwa. No i proszę bardzo. Myślę już ręce w nogi i do przodu. Niech mi dają, urlopu mi nie dają, niech spierdalają. A co powiedzieli o urlopie? Dlaczego nie dają urlopu? Że nie była ofensywa, jaki tam kurwa urlop. Типа бабла не платят, нихуя. Niby hajsu nie dają, nichuja, nie ma zastępstwa. Вот. Да все, да, надо валить оттуда. No tak, trzeba stąd zwijać. A tu просто скинули, как мясо ебаное. A tutaj po prostu rzucili jako mięso pieprzone. Ile tam w ogóle was osób jest? No съебал się, человек 80. No spierdoliło już z 80 osób. Zostało nas tam około, no ile tam, 6 osób.